Ale tutaj problem właśnie polega tak naprawdę na tym, że my nie potrafimy żyć najpierw ze sobą, potem z kimś innym, a co dopiero potem budować na tym seksualność. Jakiego rodzaju aurę powinien stworzyć mężczyzna w relacji, żeby kobieta chciała być przy nim otwarta, żeby chciała też realizować nie tylko jego, ale i własne fantazje? Bo prędzej czy później będziemy musieli się odkryć, tak? To za każdym razem będzie tak, że kołderka jednak odsłoni dupę, no. Bo zwróć uwagę, na Tinderze jednak budujesz w pewnym sensie pewnego awatara, nie? Na sensie to nie jest prawda. Albo inaczej, nie do końca musi być prawda, a może tak, nie do końca musi być prawda. Okno wystawowe, ja bym masz pewne okno wystawowe, tak, ale to dokładnie. Ale to jest na magazynie, to nikt nie wie na pewno. To jest trudne, bo bardzo głębokie pytanie tak naprawdę. Bajkę, którą opowiesz, niezależnie od tego, czy ona będzie na Tinderze, czy ona będzie bajką opowiadaną na speed datingu, czy ona będzie bajką wyuczoną na kursach podrywania, nie ma znaczenia, my zawsze budujemy awatar. Od kobiet nadal się bardzo dużo wymaga, ale nagle zaczęło się wymagać od mężczyzn. I to od mężczyzn zaczęło się wymagać tego, czego mężczyźni nigdy nie byli uczeni. Czułości, odpowiedzialności, bliskości, romantyzmu i bardzo słusznie oczywiście, tak, bo to powinno mieć miejsce. Ten facet to jest rogacz, on jest byk, ten drugi, ten, który uprawia seks z partnerką rogacza, a partnerka rogacza nazywa się chotka i to jest jakby takie triduum. Natomiast... Wszystkie chłopie? Nie? To na pewno. Tym bardziej, że ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, że dla mnie jakby strasznie bolesną rzeczą jest to, że się oddziela, bo generalnie żyją seks coach seks coachem, ale tak naprawdę 90%, no może 80% przypadków, z jakimi się spotkałem, przy czym znowu też, żeby powiedzieć, nie było ich aż tak strasznie dużo, bo jak gdyby pracowałem jako seks coach, a jak zacząłem zakładać swój klub, no to generalnie rzecz biorąc musiałem tą karierę, nazwijmy to sobie, odwiesić na kołek. Natomiast 80% osób, które przychodziły do mnie, to były osoby, które nie tyle nie potrafiły sobie poradzić z seksualnością swoją, tylko nie potrafiły poradzić sobie w relacjach. I stąd się też brały problemy. Oczywiście to, że sobie nie radziły w relacjach, wynikało z jeszcze innych uwarunkowań, powiedzmy, które gdzieś tam jakby narosły przez lata, jakby, nie wiem, dzieciństwa, dojrzewania i dorosłości. Ale tutaj problem właśnie polega tak naprawdę na tym, że my nie potrafimy żyć najpierw ze sobą, potem z kimś innym, a co dopiero potem budować na tym seksualność. I rozmawiać o tym. Myślę, że to jest jakby ten temat, bo jakby Marcin, ty wspomniałeś o tym, że jakby, no i tak samo ty, Piotr, wcześniej, że szalenie istotne jest, żeby rozmawiać otwarcie i szczerze o tej seksualności, czy o seksie w ogóle w związku, ale też nie jest wcale wykluczone, że możemy to rozmawiać, nie wiem, z kumplem, czy z kumpelą, czy z, wiesz, czy z przyjacielem, czy przyjaciółką, nie? Tylko zauważ, że seks stał się narzędziem ideologicznym, stał się narzędziem dyskusji politycznej, stał się narzędziem, który dzieli też ludzi. To nie jest neutralna rozmowa już teraz. My sobie taką rozmowę możemy prowadzić. No to jest rozmowa trzech kumpli, którzy jakby czują się ze sobą bezpiecznie, ale spróbuj taką rozmowę przeprowadzić na szerszym forum, gdzieś publicznie, no to nagle się okaże, że rozmowa o seksie staje się rozmową o religii, o wartościach, o nawet preferencjach politycznych, no bo jak głosuje na tych, to też wyznaje ich wykładnię związaną z życiem seksualnym, czy ktoś ma nam zaglądać do łóżka, czy ma nam dać pełną swobodę tego, jak chcemy się wyrażać i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby rozmowa, którą trudno oderwać od kontekstu dzisiejszego świata, więc nawet ludzie słuchający teraz z tego, o czym my gadamy, od razu będą w głowie mieli szufladki, w które będą chcieli nas powkładać. Myślisz, że przypiszą nam określone partie polityczne? Tak może być, że ty, ja to jestem kabotynem w ogóle, libertarianinem w ogóle, jak nie wiadomo jak. Słuchajcie, że to nie jest neutralna rozmowa dla wielu osób. Tak, znaczy generalnie rzecz biorąc, rozmowa o seksualności, całe szczęście coraz bardziej, no ale znowu żyjemy w bańce wielkomiejskiej, tak? Więc nie wolno zapominać, że pod Suwalska wieś generalnie ma zupełnie inny sposób rozmowania na temat seksualności. Ja my akurat po suwalskich wsiach mamy, powiem ci, gigantyczną oglądalność. W każdym razie chodzi mi o to, że całe szczęście jak gdyby obserwuję to, że rzeczywiście, zwłaszcza od kiedy zacząłem się profesjonalnie zajmować seksualnością, to wszyscy moi znajomi raczej przychodzą do mnie, znaczy przychodzą, jak zaczynamy rozmawiać w ogóle o czymś tam, no to co ty robisz, nie? Zajmuję się seksualnością. Tak naprawdę, a co? A to, a tamto. I jakby czuję się troszkę czasami jak lekarz, który mówi, że jest lekarzem, mówi, wie pan, tu mnie szczyka, co pan poradzi, nie? Proszę mi przypisać lek. I z jednej strony jak gdyby to jest trochę obciążające, ale z drugiej strony bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście ludzie potrzebują tej wiedzy, tak? I zdają sobie sprawę z tego, że jej nie mają. Bo jak pytasz, to znaczy, że chcesz się czegoś dowiedzieć. Tak, z takiego założenia wychodzę. No i jasne, być może to jest tak, że jak gdyby ciężko było mojej babci, powiedzmy, przeżyć to, czym się zajmuję, tak? Bo cały czas nie rozumiała dlaczego, mimo że była ginekologiem przez 60 lat.
Natomiast to się zmienia, moim zdaniem. Całe szczęście to się zmienia. Zresztą to widać po gabinetach psychologicznych. Abstrahując od tego, że rzeczywiście liczba bodźców, jakie w tej chwili odbieramy, powoduje, że te gabinety są przepełnione, ale one są też przepełnione ze względu na to, że nagle okazuje, że dostęp do internetu zrobił mnóstwo złego, ten tak szeroki i te media społecznościowe, ale zrobił też mnóstwo dobrego. Po prostu dał ludziom pewnego rodzaju podstawy do tego, żeby zgłębiać to, czego w sobie nie rozumieją. I między innymi właśnie stąd w ogóle tak naprawdę powstanie tego znienawidzonego sex coacha, czy coachingu w ogóle, tak? Bo też ja bym chciał bardzo mocno oddzielić jakby profesjonalnych coachów od coachów samozwańców. Zresztą no, sam jestem teoretycznie samozwańcem, tak? Ale do ludzi, od ludzi, którzy podchodzą do sprawy z pasją, z wiedzą, tak? Umiejętnościami, a nie tylko i wyłącznie po to, żeby nabić sobie kadrę. Właśnie dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo to jest znowu rzecz, która mnie ciekawi. Mnóstwo jest w internecie pseudospecjalistów, którzy organizują tak zwane warsztaty dla mężczyzn, dzięki którym tak, można będzie im pokazać techniki podrywu, skuteczne techniki podrywu. No i potem okazuje się, że te warsztaty polegają często na jakimś takim żenującym uprzedmiotawianiu kobiet i tych mężczyzn zresztą, którzy na te warsztaty przychodzą, że to jest coś, co nie chcę brzmieć teraz jak radykał, powinno być zakazane. Natomiast moje pytanie brzmi, czy można powiedzieć coś facetom, którzy nas oglądają, którzy są jakoś onieśmieleni w relacjach z kobietami, którzy nie do końca są pewni siebie i swojej seksualności, a którzy chcieliby w tej dziedzinie mieć większą radość, większe sukcesy, tak to nazwijmy, chociaż trudno to mierzyć kategoriami sportowymi. Coś, co może im pomóc zrobić pierwszy krok w poprawie swoich doświadczeń. To jest trudne, bo bardzo głębokie pytanie tak naprawdę, bo znakomita moim zdaniem większość panów, którzy uczestniczą w takich kursach, przepraszam jeśli kogoś obrażę, to są panowie, którzy nie radzą sobie w normalnym życiu, w kontaktach z kobietami, w kontaktach z innymi osobami, generalnie rzecz biorąc też nie chcę używać zwrotów takich jak incel, czy nerd, czy cokolwiek takiego, ale to są ludzie, którzy generalnie rzecz biorąc, Eichelberger, już nieważne, w każdym razie, któryś z mądrych psychologów, tak, że ostatnimi czasy coraz więcej widzi się ludzi z rysem narcystycznym w osobowości, z dużym, silnym rysem narcystycznym. I to jest tak, że jak gdyby ja jestem wspaniały, ja jestem świetny, no ale nie mogę sobie znaleźć partnerki, tak? Albo najlepiej to bym w ogóle, najchętniej w ogóle nie szukałbym partnerki, bo narcyz generalnie, żeby mieć partnerki, raczej nie potrzebuje, ale poruchałbym przynajmniej, nie? No ale jak poruchać to generalnie, kiedy kurczę, te kobiety na mnie nie lecą. Więc ja sobie idę tam, upewniam się w tym, że jestem wspaniały. Pan mnie nauczy technik programowania neurolingwistycznego, technik wywierania wpływu. I rzeczywiście, no zaliczę, no porucham sobie, no i tyle. Tak? Tylko pytanie tak naprawdę, do czego to prowadzi. Bo suma summarum na dłuższą metę, no to jest generalnie taki strzał w kolano. Bo to jest nauczenie się czegoś, co tak naprawdę powoduje, że odgrywamy pewną rolę, która absolutnie nie przylega do rzeczywistości. Kreujemy siebie na kogoś, kim kompletnie nie jesteśmy i na tej podstawie jak gdyby nie ma szans budowania żadnej relacji długotrwałej, bo prędzej czy później będziemy musieli się odkryć, tak? To za każdym razem będzie tak, że kołderka jednak odsłoni dupę, no. To czego w twojej ocenie i w twojej praktyce i w twoim doświadczeniu bogatym, życiowym, czego najczęściej od facetów mówimy teraz o związku heteroseksualnym, ale pewnie da się to też przełożyć na inne relacje. Czego kobiety oczekują od mężczyzn, żeby czuć się z nimi dobrze i bezpiecznie? Jakiego rodzaju aurę powinien stworzyć mężczyzna w relacji, żeby kobieta chciała być przy nim otwarta, żeby chciała też realizować nie tylko jego, ale i własne fantazje? Co musi się wydarzyć? Nic prostszego i trudniejszego zarazem. Co więcej, sam odpowiedziałeś na, w swoim pytaniu, zadawałeś odpowiedź. Chciałem, żebyś potwierdził moją ekspertyzę. Absolutnie potwierdzam. Generalnie rzecz biorąc, zarówno kobiety, jak i mężczyźni potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Realnego. Nie mówię o bezpieczeństwie, bo bezpieczeństwa nie jesteśmy w stanie nikomu zagwarantować. Tak? Nikt mi nie powie, nie zagwarantuje, że jutro mnie nie przejedzie autobus na ulicy. Czy że nie włamie mi się ktoś do domu i nie odstrzeli mi łba. Natomiast rzecz polega na tym, że poczucie bezpieczeństwa to jest takie zjawisko w moim rozumieniu, które powoduje, że przy tej drugiej osobie właśnie jestem w stanie się otworzyć. Jestem w stanie się odsłonić. Że to jest osoba, która zaakceptuje mnie takim, jakim jestem. Czyli nie ocenia. Nie ocenia. Nie wyśmiewa. Absolutnie. Powiem więcej, jak gdyby umie, tak jak ja, mam nadzieję, umiem, rozwiązywać konflikty, nie zamiatać pod ziemię, nie chować urazy, być po prostu
Jest jeszcze jedna rzecz, bo ja mówiłem o tych trzech elementach zdrowej relacji, tak? Czyli lojalność, otwartość i szczerość. Ja bym dodał do tego jeszcze jedną rzecz. Życzliwość. Założenie życzliwości. Innymi słowy, jeżeli ja jestem w dobrym związku, to niezależnie od tego, jaki konflikt wystąpi między mną a moją partnerką, czy mną a moim partnerem, ja zakładam zawsze, i to się genialnie i fenomenalnie sprawdza dzisiaj w moim związku, w mojej relacji, że cokolwiek się wydarzyło, to druga strona nie miała ochoty, nie miała chęci zranić mnie, nie chciała zrobić mi nic złego, miała dobre tylko intencje. Po prostu, nawet niekoniecznie dobre, ale przynajmniej neutralne. Mhm. Bo też pamiętajmy o tym, że kurczę, no konflikt polega na tym, że jedno ciągnie w jedną stronę, nie ciągnie. Jedno ma jedną postawę, drugie ma drugą postawę i nie trzeba się spotykać po środku. Raz jedno odpuści, drugi raz odpuści drugie. Tak? Raz jednemu bardziej zależy, raz drugiemu bardziej zależy. To świetnie też opisuje Andrzej Wiśniewski. Niestety zmarły parę lat temu psycholog i terapeuta par. Genialny człowiek. Kasia Gorchola napisała z nim dwa wywiady rzeki. Który opowiada o tym, że kompromis jest zazwyczaj zgniły. Mhm. Tak? I w ramach tej życzliwości, o której ja mówię, jak gdyby kompromisów nie należy moim zdaniem jak gdyby doszukiwać się, czy wypracowywać kompromisów, tylko najzwyczajniej w świecie żyć. Obok siebie jedno zrobi, nie wiem, jedno chce pójść do kina, a drugi chce pojechać z kumplami na ryby, tak? No i trudno, no jakby ja chcę pojechać na ryby, a ja chcę pójść do kina. No to może pójdź sobie do kina z koleżanką, a ja pojadę na ryby, tak? Albo nie wiem, dziś ja pojadę na ryby, a jutro pójdę z tobą do kina. Albo dziś pójdę z tobą do kina, a z kumplami się przełożę na jutro. Przykładowo, tak? Bo w ramach kompromisu, jak jedno chce pojechać w góry, a drugie chce pojechać nad morze, to wylądują w Kielcach. No i to jest bez sensu kompletnie, bo w Kielcach, kurczę, przepraszam Kielczan, wiele nie ma. Jest amfiteatr, kamieniołom, niedaleko jest na Święty Krzyż, gdzie leży mumia Jeremiego Wiśniewieckiego. To i wykąpać się można. I trupa pooglądać. Chciałbym teraz trochę odbić piłkę do świata Rafała, bo to jest też bardzo ciekawy wątek, mianowicie świat technologii i to, w jaki sposób on zasila się branżą erotyczną, czy w jakiś sposób seks napędza nowe technologie. Bo jak byłem jakiś czas temu w Bostonie, robiłem wywiady z różnymi naukowcami na MIT, no to gdzieś tam między wierszami często słyszałem, że bardzo wiele nadziei na przykład w rozwoju robotyki, sztucznej inteligencji pokładają firmy, które produkują albo filmy, albo zabawki porno, albo w jakiś inny sposób uczestniczą w tym seks biznesie. Czy ty wiesz o wiele więcej niż ja. Boston jako ośrodek, wiesz, hardware'u i tak dalej, to możliwe, że tak jest. Nie, ja w ogóle w moim świecie nie spotykam się, powiem szczerze, w ogóle z dyskusjami o seksie, o seksualności. Jest to bardzo, bardzo dalekie i odległe. Ale nie wiem dlaczego, powiem szczerze, wiesz, że w sensie, znaczy myślę, że w szeroko pojętej technologii myślę, że na pewno tak, nie? W światach wirtualnych pewnie tak mówisz, nie? Czy rozszerzonej rzeczywistości, czy awatarów, tam na pewno ta seksualność jest bardzo mocna, wiesz, tych wszystkich atrybutów danego awatara w danej grze. Myślę, że ta seksualność jest tam wpisana w scenariusz, czy w logikę tych zachowań, ale w kontekście naszej dyskusji myślę, że to jest w pewnym sensie bardzo przykre, jest to taką dużą przykrywką, nie? W sensie to myślę, że nie daje tej radości i nie daje tego odkrywania i na pewno nie daje poczucia bezpieczeństwa, tak? Znaczy mi by osobiście nie dawało tego poczucia bezpieczeństwa. Tego typu. Natomiast w moim świecie technologii w ogóle jest to bardzo dalekie, nie? W sensie od tego, o czym mówisz, nie? W tym konkretnie, czym ja się zajmuję. A ty, Piotrek, patrzysz jakoś na świat technologii w kontekście tego, czym się zajmujesz, z zainteresowaniem i nadzieją? Nie bardzo. Przyznam szczerze, że nie bardzo. Oczywiście trzeba rozdzielić jak gdyby mainstream, powiedzmy, od elementów niszowych. W ramach ciekawostki nie chcę skłamać, nie będę... Znaczy dobra, wymienię nazwę, na gdzie się pomylę, ktoś mnie poprawi ewentualnie. Ale w latach chyba 80., kiedy wchodziły VHS, były dwa systemy. Nie chcę skłamać. VHS był opracowany przez Panasonicę, powiedzmy, a Beta przez Sony. Przykładowo mówię. Bo mówię, nie pamiętam. Fakt, że VHS stał się systemem wiodącym, masowym, było to, że przemysł pornograficzny zdecydował się wypuścić kasetę na VHS-ie. Tylko i wyłącznie dlatego. Tam nie było, z tego co ja czytałem, nie było absolutnie żadnego innego powodu, dla którego nie miałaby to być Beta. Tak? Tylko VHS. Dlatego, że przemysł pornograficzny zaczął wypuszczać pornole na VHS-ie, co zresztą przyczyniło się do upadków kin pornograficznych w Stanach Zjednoczonych.
Natomiast wracając do Twojego pytania, ja jestem bardzo zaniepokojony. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to są ogromne pieniądze, bo ludzka seksualność, znowu, tak jak kuchnia, jak nie wiem, no, ale znowu, to jest niesamowite po prostu, że na materac nie możemy wydać 4000 czy tam 10 tysięcy złotych, żeby się dobrze wysypiać. To jest podstawą tak naprawdę funkcjonowania, że nie jesteśmy w stanie kontrolować swojej diety, nie jesteśmy w stanie funkcjonować zdrowo i zdrowo się odżywiać. A takie pierdółki jak seks, który generalnie rzecz biorąc znowu, no jest tak samo podstawową czynnością, ale wcale nie bardziej potrzebną, tak? Powiedziałbym nawet, że być może trochę mniej potrzebną, chociaż też niezbędną, żeby było jasne, ten zdrowy seks. Jak gdyby jest nam wpychany absolutnie wszędzie. W reklamach, w telewizji i nawet w Jamesie Bondzie, gdzie nie widać było ani... No dobra, przepraszam, dwa razy było widać chyba, czy trzy razy sutka w Bondzie. Na przestrzeni 20 kilku... Sutek Bonda, czy... Nie, to był sutek Bonda, to też był. Ten trzeci. Natomiast nie, rzeczywiście jest jedna scena, jedna czy dwie sceny w Bondzie, bo przerabiałem ostatnio całą serię, gdzie sutki było widać, żeśmy z moją partnerką tylko pilnowali na stand-by, szukali tych sutków, natomiast... Kitty Hunters. Ale te ostatnie Bondy, przecież one generalnie rzecz biorąc, no nie można pokazać nic, tak, bo Bond musi pójść na cały świat, tak? Natomiast... I muszą to oglądać dzieci powyżej 13 roku życia, bo po prostu muszą, bo biletki się sprzedają. Natomiast przecież Bond ucieka cały seksem, nie? Gry komputerowe uciekają seksem, począwszy od Lary Croft, a skończywszy, no teraz nie wiem, nawet na World of Warcraft, tak? Zabawki erotyczne, świetna rzecz, tak? I rzeczywiście cudowna. A jeśli to się dzieje jak gdyby w zaciszu, znaczy w zaciszu, no wszystko inaczej w zaciszu, ale jak gdyby między parami. Dlaczego? Dlatego, że to, co się dzieje w tej chwili, to, co ja obserwuję, czyli na przykład właśnie sztuczna inteligencja, VR i tak dalej, to są rzeczy, które odciągają nas cały czas od najważniejszej rzeczy, która funkcjonuje w normalnym, zdrowym społeczeństwie. Relacji międzyludzkich. Zwróćcie uwagę na to, że jeszcze 100 lat temu, większość rodzin to były rodziny pięciopokoleniowe. Nie? Wszyscy byli skupieni w jednym miejscu i tak naprawdę nawet jeżeli rodzice poszli do roboty, czy tam nie, do fabryki, to była babcia, była ciocia, było rodzeństwo, było tam, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Pionowa struktura jakaś, tak. Tak, ale ona była taka, nie? Jedna babcia, tam wnuczek, powiedzmy tych tam pociotków pomiędzy, pośrodku, to taka kulka, nie? A w tej chwili mamy pionową strukturę i co więcej, bardzo często te szczebelki są wywalone. Więc my tak naprawdę nie mamy w ogóle praktycznie rzecz biorąc kontaktów rodzinnych, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony coraz mniej mamy kontaktów rówieśniczych. Bo tak, no chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły, no ale zaraz potem tak naprawdę, no już teraz przy pandemii to już w ogóle tak naprawdę był tylko komputer, ale teraz dzieciaki tak naprawdę wracają, albo gogle, albo komputer, albo Minecraft, te czaty, chatroomy, wideokonferencje, rozmowy i tak dalej. Nie kontaktują się ze sobą osobiście, jeden do jednego. Bardzo mało. Jak ja pamiętam, no myśmy przecież, kurczę, napierdzielali w tego kosza w siatkówkę, no cały czas praktycznie, żeby na podwórkę. To dodajmy, że chodziliśmy z Piotrem do jednej podstawówki, więc podwórko nie jest nam obce. Grochowskie krzaki też, tak, nie? W każdym razie, a teraz tego nie ma praktycznie. Więc ja się strasznie boję, że rzeczywiście jak gdyby ze względu chociażby na cały czas rosnący odsetek ludzi, którzy mają problemy z komunikacją społeczną, te rozwiązania, o które pytałeś, one będą to pogłębiały. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje w Japonii, gdzie faceci i dorośli żenią się z lalkami, z seksrobotami, albo przez większość swojego dorosłego życia nie wychodzą z domu, nie uczestniczą w życiu społecznym, no to jest doprowadzone już do pewnego ekstremum zjawisko, które, jak rozumiem, według ciebie też zagraża nam. Tak, moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. I powiem więcej, tak jak... Aż mi się głupio przyznać, jak gdyby, no ale jestem daleki od duchowości jako takiej. Bardzo chciałbym ją poznać, ale cały czas nie bardzo mam ani czasu, ani być może motywacji. To niewiarygodnie cieszy mnie, nawet jeżeli się nie zgadzam z samym pomysłem, sposobem, czy nie zgadzam się z tymi guru, powiedzmy, którzy mówią, a teraz, kurczę, masz poznać siebie i poznać wszystkich i swoją krwią miesięczną podlewać kwiatki na balkonie. Rzeczywiście tak mówią i tak jest. Czy ten poszukiwania tego źródła własnej miłości, ale rzeczywiście te postawy takie właśnie duchowe, rozwijające duchowość, one są nakierowane na relacje. Najpierw na relacje ze sobą samym, a potem na relacje z innymi ludźmi. I tak jak mówię, niezależnie od tego, czy guru jest prawdziwy, czy fałszywy, czy guru generalnie rzecz biorąc robi ludziom wodę w mózgu w mniejszym bądź większym stopniu, czy po prostu nie robi wody z mózgu, tylko jest po prostu porządnym człowiekiem, który rzeczywiście chce pomóc, to rzeczywiście jest to trochę wyjście na zewnątrz, wyjście spoza budynku, wyjście poza... No poza ten taki technologiczny świat, tak? Bo ten technologiczny świat po prostu stanowi pewnego rodzaju protezę. Protezę tego, czego nie nauczyli nas rodzice, bo nie żyjemy w kulce, tylko żyjemy o. Wiesz co, zazwyczaj technologia jest w stanie rozwiązać wiele problemów tego świata i rozwiązywała wiele problemów tego świata. I wcześniej podawałeś przykłady jakby polepszenia jakości swojego snu czy swojej diety. Jest mnóstwo device'ów, w którym możemy, wiesz, od jakichś tam pierścionków, które mierzą ci jakość twojego snu, czy materaców, które regulują ci temperaturę twojego snu wcześniej czy później. Ja powiem szczerze, nie znam
Znaczy oczywiście oprócz różnych rzeczy, które mogą nam pomóc, elementów czy gadżetów erotycznych, ale w sensie szukam teraz w głowie jakiegoś elementu, znaczy jakiegoś, wiesz, projektu technologicznego, który mógłby pomóc nam, ludziom, w jakości naszego życia seksualnego. Nie? Czy na przykład Tinder nie jest taką aplikacją, która bardzo zmieniła sposób, w jaki ludzie się ze sobą komunikują? Pomogła? Właśnie tego nie wiem. Na pewno pomogła wielu osobom przyspieszyć proces, no bo zamiast wysiadywania w kawiarniach i omiatania wzrokiem chłopców czy dziewcząt, które tam wchodzą, i nawiązywania relacji w taki analogowy sposób, wiele osób przyspieszyło ten moment budowania jakiejś tam więzi. Natomiast, tak, natomiast mnie osobiście w tym przeszkadza, bo porównuję to do jakichś tam swoich przekonań czy wartości, transakcyjność tych relacji. To znaczy ten dystans, który się skrócił, zaczął grawitować w stronę takiego targu, na którym ja wystawiam jakiś towar, a ktoś inny może go kupić. I płatnością za relację stał się seks w tych spotkaniach ludzi. Znaczy, to, co chcę powiedzieć, to jest to, że aplikacja randkowa, która miała służyć poznawaniu się ludzi w zamyśle, jak sądzę, ułatwieniu im przełamywania swojej nieśmiałości, znajdowaniu drugiej połówki, kogoś, kto pasuje do naszego wyobrażenia o tej osobie, z którą chcemy być. Tak naprawdę ta cała maszyna sprowadziła się do aplikacji ludzi, którzy chcą się ze sobą przespać. No, nic bardziej błędnego. Okej. Okay. Swojego czasu, lat temu ileś powstała aplikacja pod tytułem Grindr. To dla gejów. Grindr dla gejów, tak jest. I Grindr miał na celu... A skąd ja o tym wiem? Proszę? Bo dużo czytam. No, rozumiem, oczywiście. Ja też to wiem. Przyznam szczerze, że nigdy nie widziałem tak na marginesie, jak wygląda Grindr na telefonie. Pokażę ci. Grunt w każdym razie, że nie wątpię, że masz. W moim biznesie każdy ma. Powiem szczerze, że w moim też każdy powinien mieć. Rafał? Natomiast powstał Grindr. I Grindr nie miał ambicji kojarzenia ludzi na poziomie relacji. Tak? Grindr miał ambicje tylko i wyłącznie, no jakby promiskuityczną, jak gdyby formę jak gdyby zrealizowania potrzeby. Tak? Mam ochotę na seks, znajduję sobie faceta, rozumiesz, idziemy się bzykać. I Tinder powstał generalnie, żeby on dokładnie z tych samych założeń. On się rozrósł dopiero w ten sposób. To nie było tak. To było odwrotnie. Czy ja przypisuję twórcom szlachetną ideę? On powstał tylko i wyłącznie jako aplikacja. Widzisz to swoim własnym, wiesz, wyobrażeniem świata. To nie była aplikacja randkowa. Ona się stała aplikacją randkową. I jeżeli zwrócisz uwagę na przykład, bardzo często na Zachodzie on jednak jest aplikacją czysto seksualną. Czy to w Stanach Zjednoczonych? Zresztą to widać tak naprawdę, jak na Tinderze jesteś, jeśli jesteś. Nie jestem. Możesz sobie zrobić jakby research. No, oczywiście. Zresztą paru celebrytów na Tinderze, jakby moja partnerka wyhaczyła generalnie, rzecz biorąc, tam na zasadzie, że rzeczywiście są. Nie, to ja wiem, że nie. W każdym razie... Ja sobie założę konto ze zdjęciami Rafała, zobaczymy, co się stanie. No ale powiedz, przepraszam. To trochę większe szanse niż ze swoim. Takie jest prawdopodobieństwo. Zobacz, ten wizerunek, ten wąs ma czemuś służyć. No, tak jest, tak, nie jest zupełnie zbieranie wspomnień przede wszystkim. W każdym razie i Tinder stał się aplikacją randkową, gdzie generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście dużo ciężej jest znaleźć partnera seksualnego niż kogoś, kto marzy o, no mówię z perspektywy mężczyzny, niż kogoś, kto marzy o rycerzu na białym koniu. Mhm. Gdzie generalnie rzecz biorąc, mówię, Tinder był stworzony, żeby znaleźć raczej białego konia na rycerzu. A nie jest tak, słuchaj, że zwróć uwagę, no, jest bardzo stary, czy już jakby bardzo znany koncept speed datingu, nie? Uh-huh. Czyli masz wiele stolików i ludzie wymieniają się, wiesz, jakby przechodzą rotacyjnie w tym stoliku, mają szybkie randki. I masz pewną możliwość chociaż chwili porozmawiania drugiej osoby i jednak, bo zwróć uwagę, na Tinderze jednak budujesz w pewnym sensie pewnego awatara, nie? W sensie to nie jest... prawda. Albo inaczej, nie do końca musi być prawda. Może tak, nie do końca musi być może prawda. Okno wystawowe. Ja bym masz pewne okno wystawowe, tak? Ale to dokładnie. Jest na magazynie, to nikt nie wie na pewno. Natomiast wiesz, natomiast speed datingu jednak, tak jak my sobie tutaj siedzimy, możemy zaraz tu przełożyć, tak przekładaliśmy przed chwileczką te kamery, możemy się przesiąść i zobaczyć siebie trochę z innej perspektywy, nie? Tak? No to teraz powiem ci tak. Siadamy sobie naprzeciwko siebie przy stoliku, tak? I ja ci patrzę głęboko w oczy, rozmawiam z tobą, jak się czujesz, ile masz lat, dziękuję pięknie, ładny mam głos podobny, prawda? Mam głos cudowny. Słuchaj, no generalnie pracuję w radio. Tak, jeżdżę Ferrari i tak dalej, i tak dalej. Jakby bajkę, którą opowiesz, niezależnie od tego, czy ona będzie na Tinderze, czy ona będzie bajką opowiadaną na speed datingu, czy ona będzie bajką wyuczoną na kursach podrywania, nie ma znaczenia, my zawsze budujemy awatar. Po prostu, jak gdyby bardzo mało osób jest absolutnie szczerymi
wobec innych osób, a propos tego, kim są wewnętrznie, bo się po prostu boją zranienia. Nawet na co dzień, nie musi być randka, to nie musi być Tinder. To nie musi być co więcej nawet umyślne. Tak, tak. Całe życie zewnętrzne dla wielu osób jest jedną wielką wystawką. No, chowanie swojej, nie wiem, nieśmiałości za drogimi furami, paskami z klamerką Louis Vuitton i tak dalej. Otaczanie się sztafarzem rzeczy materialnych, które mają imponować innym i przyciągać też płeć przeciwną albo tą samą, zależy kto co Maciek tam woli. W testosteronie, świetnie to skomentował, prawda? Teoretycznie jest tak, że my cały czas gramy, tak? Natomiast bardzo, tak jak mówię, bardzo mało jest ludzi po pierwsze świadomych siebie, czyli potrafiących przedstawić się takimi, jakimi rzeczywiście są. Bo to jest ryzyko, bo wiesz, odsłaniasz się przed ludźmi. Nawet nie znasz siebie, tak? Bo mnóstwo ludzi siebie samych nie zna. Tak, ale jak już się nawet trochę poznasz i się próbujesz rozwarstwić tych wszystkich krążków cebulowych, którymi się otaczasz, no to ryzyko jest takie, że ktoś, cytując słowa pewnej piosenki, uderzy cię w czułe miejsce, więc to są wszystko mechanizmy ochronne. I znów się z tobą nie zgadzam. Dlaczego? No tak, Marcin, rozmawialiśmy o tym, wiesz, no jakby w którymś momencie, jak poznajesz siebie, tak, i w którymś momencie jakby otwierasz się, tak, my tu się odzieramy i staramy się, wiesz, jakby zdjąć cebulę, nie, i dojść do, jakby w którymś momencie jakby nie czujesz, tak jakby czujesz tą wartość samego siebie i jakby nie do końca czujesz się wyeksponowany na to zranienie, znaczy ja nie czuję się osobiście wyeksponowany na to zranienie. I myślę, chociaż z każdym rokiem jestem bardziej świadomy siebie samego i bardziej pewny swojego własnego jestestwa. I z jednej strony to jest bardzo przykre, tak, że to przychodzi w wieku tam, nie wiem, 40 plus lat, nie? Wolałbym, żebym jak miał wtedy 17 lat i nie musiał tych, co opowiadałem, brązowych garniturów nosić i jakby tego całego... Natomiast no, to wydarzyło się, co się wydarzyło, tak? I jakby, natomiast teraz, jakby wiesz, zwróć uwagę, myślę, chociaż te, że ja własnego awatara nie buduję, tak? Że jakby staram się być tym, kim jestem, tak? Jeżeli jestem człowiekiem, więc jakby wiesz, mam pewien bagaż rzeczy, których komuś się może spodobać, pewien bagaż rzeczy, których się komuś może nie spodobać. Natomiast jeżeli prezentuję bagaż autentyczny w moim własnym wyobrażeniu, przyciągam ludzi. Czy przebywam z ludźmi, którzy jakby z tym bagażem rezonują, tak? Którym nie rozmawiamy się podoba. O nas mam wrażenie teraz, tylko o. Tak, oczywiście. Wiesz, tylko wiesz, ta seksualność, bo wyszliśmy od seksualności, od seksu i tak dalej, jest mi się wydaje, że ultra spójna z tym wszystkim. Nie? W sensie ja pamiętam, że jako chłopak w liceum, czy no w liceum przede wszystkim, w podstawówce to już nawet nie wspomnę, ja byłem bardzo nieśmiały, tak? Byłem bardzo nieśmiały, bardzo skryty. Może nie do końca użyłbym słowa zakompleksiony, tak? ale bardzo taki taki do siebie i naprawdę bardzo uważałem na to co mówię, nie? I powiem szczerze, że ja to, mówiliśmy tutaj o bezpieczeństwie, ja to swoje bezpieczeństwo poczułem właśnie przy mojej żonie, tak? Ja wróciłem do Polski w 93 roku, na chwilę poznałem moją żonę, poczułem to bezpieczeństwo, zobaczyłem co wyjdzie. Jestem z nią kilkadziesiąt lat już w tym momencie i to, co chcę powiedzieć, ja zobaczyłem, że też się zaczynam otwierać przy tym, nie? Więc jakby to, co chcę nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że ten partner nasz, czy partnerka, odgrywa bardzo ważną rolę i nawiązuje też do tego, o czym ty, Piotr, mówiłeś, tej pierwszej, najważniejszej rzeczy, tak? O zbudowaniu tego bezpieczeństwa i zbudowaniu tej rozmowy, tak? Odkrycia tego podbrzusza, tak? Że wtedy czujemy się bardzo bezpieczni. I to nam pomaga nie tylko w tej seksualności, nie tylko w tym związku, ale właśnie w niekreowaniu tego awatara, tak myślę. Jest to szalenie ważne. Mam nadzieję, że jeszcze nie kończymy, ale summa summarum to jest genialne podsumowanie tej całej naszej rozmowy. Zadałeś mi pytanie na początku. No co zrobić, żeby partner, partnerka czuli się z nami dobrze, tak? Co zrobić, żeby mieć sukcesy, tak? W nie powiem, rozrodzie, ale w podrywaniu, w nawiązywaniu relacji. Przede wszystkim, i to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, odkryć siebie, zdać sobie sprawę ze własnych słabości, bo jak ja wiem, gdzie mnie będzie bolało, to ja wtedy będę w stanie po prostu zakryć to ręką, tak? Nie ukryć, tylko zakryć przed ciosem. Jeżeli ja uważam, że mam, przykładowo, małego penisa, tak? Przechodząc na kwestię seksualności. To akurat jest nieprawda, od razu to dementujemy. Tak? Zaakceptuję to, to nikt potem wyśmiewający się z małych penisów mnie nie zrani. Czy chodzi o taką ucieczkę do przodu? Trochę przepraszam, Dorotko, że przywołam cię do tablicy. Dorota Wellman, która jest osobą o rozmiarze większym niż S i która często bywa z tego powodu przez ludzi okrutnych atakowana w niewybredny sposób, sama robi żart ze swojej własnej tuszy, na swoich własnych zasadach, pokazując, że ma do tego dystans. A zakładam przy okazji, że jak gdyby, ponieważ jak gdyby jest osobą o rozmiarze większym niż S, jak gdyby
nie wiem, czy coś z tym robi, czy coś z tym nie robi, jej prywatna sprawa, dobrze się sobą czuje. I wtedy tak naprawdę każda krytyka, każdy cios, który ktoś będzie próbował ci zadać, spłynie jak po kaczce, bo to po prostu będzie cios absolutnie nietrafiony. Nie? Trafia się tylko tam, gdzie boli. Gdzie, znaczy inaczej, trafia się, jak gdyby boli tylko tam, gdzie jak gdyby mamy swoje własne, nie tyle może nieuświadomione, ale nieprzerobione lęki. Tylko wtedy. A jak myślicie, dlaczego, wydaje mi się, że to głównie dotyczy mężczyzn, dlaczego mężczyźni jednak tak się krygują i te awatary budują takie, wiecie, jakby złożone, rozbudowane? No bo nie ma przyzwolenia na słabość, wiesz, w ale naszej to chodzi o męski świat? Tak. Nie, po męski, nie męski. Generalnie rzecz biorąc, kobiety miały na głowie odpyty przez tysiąclecia. Tak mi się, odpyty na głowie. Mnóstwo rzeczy na głowie. Co to jest odpyta? Wymagane od nich chodzenia. Nie widziałem odpyty. Gorsety, nie wiadomo co, peruki, nie, okay, totalnie. Okay. Tak? No, potem makijaże, potem i tak dalej, znaczy potem jak potem. Ale generalnie rzecz biorąc, od kobiet wymagano mnóstwa rzeczy, od facetów, żeby mordował. Żeby mordował, zabijał, utrzymał rodzinę. Natomiast w tej chwili trochę role się nie tyle może odwróciły, ile pozamieniały. Od kobiet nadal się bardzo dużo wymaga, ale nagle zaczęło się wymagać od mężczyzn. I to od mężczyzn zaczęło się wymagać tego, czego mężczyźni nigdy nie byli uczeni. Czułości, odpowiedzialności, bliskości, romantyzmu. I bardzo słusznie oczywiście, tak? Bo to powinno mieć miejsce. Tyle tylko, że ani ojcowie nasi, akurat nasi jesteśmy w jednym wieku mniej więcej, nie dali nam skryptów. Nasze matki też nam skryptów nie dały, bo były też wychowywane w tamtych czasach, w jakich byli wychowywani nasi ojcowie. I nasze rówieśnice tak naprawdę, i nasi rówieśnicy, ci, którzy byli bardziej wrażliwi, dają nam jakieś wzorce, według których możemy postępować albo nie. I to jest coś, co ja naprawdę uwielbiam to sformułowanie, bo Hrabal, jak gdyby nie mam pojęcia, bo nie czytałem tej książki, szczerze mówiąc, ale dla mnie Czuły barbarzyńca jest fenomenalnym opisem współczesnych oczekiwań wobec mężczyzn. Tyle tylko, że ta dychotomia jest strasznie ciężka do pogodzenia w jednym umyśle. Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca edukacji seksualnej, taka nieoczywista, no bo myślimy, edukacja seksualna to książka na ten temat, edukator w szkole, rozmowa z rodzicami. A jak się przyjrzysz, bo to teraz patrzę na ścianę za tobą pełną książek, jak się przyjrzysz temu, co czytają dzieciaki w szkole, co czytają jako lektury, co jest w ogóle w kanonie, to w większości z tych książek, nawet jeśli są tam takie elementy, nie omawia się żadnych aspektów związanych z ludzką seksualnością. Omawia się opisy przyrody, omawia się różne historiozoficzne tropy, omawia się charakterystykę postaci, że ten prawda waleczny, a tamten tchórzliwy itd., itd. Natomiast ileż kryje się w życiorysach wielkich twórców typu nie, Mickiewicz, Słowacki, Prus, wszyscy ci, którzy są w kanonie, ile w ich życiorysach kryje się opowieści o seksie, które mogłyby być częścią tej edukacji, że prawda, Mickiewicz też miał penisa i też miał orgazmy prawdopodobnie, chociaż jak nawet jak to mówię, to brzmi tak obrazoburczo. A po drugie, ile jest tropów w książkach, które nie są eksploatowane w szkole. No, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o postaci Philipa Rotha, wielki amerykański pisarz świętej pamięci już niestety, który też przełamywał seksualne tabu. O Prusie mówiło się, że jest koprofilem, że lubi jak mu panie, prawda, zostawiają tam na dnie, tak, został twój ślad głęboko tak, cytując Patrycję Markowską. Wiem, że ty też masz swoje przykłady literackie, na przykład Roald Dahl, o którym wspomniałeś, tak, który też miał swoje życie seksualne, bardzo ciekawe. Znaczy akurat nie wiem, czy życie seksualne miał ciekawe, ale Roald Dahl, który był jak gdyby pisarzem, bajkopisarzem, pisał bajki dla dzieci, zresztą sam je ilustrował, popełnił któregoś dnia piękną książkę pod tytułem, o Jezu, Przygody wuja Oswalda, w którym opisuje generalnie rzecz biorąc no, wylęgarnię geniuszy, którą sam opracował sobie no, w prześmieszny sposób, którą naprawdę warto byłoby przeczytać. Oczywiście z odpowiednim komentarzem. Nie mówię, że dla dzieci w wieku tam 13, ale 17-latkowie uśmialiby się po pach, to gwarantuję. Więc naprawdę z czystym sumieniem polecam. Ale takich smaczków jest dużo, dużo więcej. Na przykład turpistyczny Apoliner, nie jaki Kostrowicki, napisał Przygody 99.9, czyli Przygody pewnego gospodarza, w którym w sposób tak obrzydliwy opisuje przygody rumuńskiego dziedzica i jego sługi, począwszy od tego, że nie wiem, uprawiają seks z kobietami, rozprówszy im wcześniej brzuchy i wkładając penisy w dymiące jelita i mordując i no jest no coś niewiarygodnego po prostu. Naprawdę ciężko znaleźć cokolwiek porównywanego do tego, a to jest klasyka, ale to jest klasyka francuskiej literatury. Tak, to jest a ten sam człowiek napisał
Chciał dziewięć bram twojego ciała, piękny wiersz o miłości. Prawda. Ale już sobie wyobrażam tego, wiesz, pana od WF-u, który przychodzi na lekcję biologii w klasie szóstej czy siódmej, czy w którejkolwiek tutaj w polskim programie edukacji mówi się, wiesz, o seksualności. I zawsze jest tak, wiesz, krępująca chwila, nie wiem, czy to mieliście u siebie w szkole, czy nie. Czy zadań wychowanie do życia w rodzinie. Wychowanie do życia w rodzinie, wiesz, i wyciąga taką książkę i zaczyna opowiadać swoim językiem właśnie, wiesz, jak to jest, nie? Może by się popusilić kilkoma z tych książek, które tutaj podałeś. No, tu niestety polega na tym, że jak gdyby, no sorry bardzo, no ale nie można być, no, nie powiem, nie można mówić o trudnych rzeczach samemu, nie będąc jak gdyby w tych rzeczach jak gdyby otrzaskanym, tak? Jak gdyby mając, nie wiem, jakiś naprawdę duży bagaż, powiedzmy, nie wiem, zahamowań, no właśnie tych imprintów, tych wzruków. No nie da się tego zrobić. Ja akurat no, w moim przypadku miałem to szczęście, że moja wychowawczyni mojej córki była jednocześnie panią od WDŻ-u. Jak się zaczął WDŻ, chyba w szóstej klasie podstawówki, nie chcę skłamać, może w piątej klasie, już nie pamiętam. Poszedłem do pani wychowawczyni, porozmawiałem z nią, przedstawiłem się, powiedziałem, kim jestem. Zadałem kilka znaczących pytań, uzyskałem kilka satysfakcjonujących mnie odpowiedzi i super, i fantastycznie. I od tej pory moja córka nie rozmawiała ze mną w ogóle o seksualności, tak? Mówi, tata, jak będę chciała coś wiedzieć, to zapewne pani Ani. Ja mówię, no nie ma problemu, jak gdyby absolutnie to rozumiem. Bo to jest też jeszcze jedna ważna rzecz a propos edukacji seksualnej dzieci. Nie wolno niczego narzucać. Tak? To znaczy, jak gdyby można przedstawiać, można pokazywać, informować, jak gdyby dookoła, powiedzmy, na przykład chodząc nago, dajmy na to, nie krępując się, nie każą dziecku się odwrócić, jak gołe piersi będą pokazane w telewizji, ale też reagować na pytania, tak? Nie narzucać się z informacjami, bo to po prostu może odepchnąć, zwłaszcza w tym młodszym wieku, a już w szczególności w tym wieku 12-16, powiedzmy. Jest jeszcze jedna rzecz, przepraszam, jeśli nie skończyłeś wątku, to skończ, o której chciałem jeszcze na koniec porozmawiać, mianowicie z twojego oglądu sytuacji, z twojej wiedzy i doświadczenia wynika, że jak wiele osób tkwi w tak zwanych monogamicznych związkach, wieloletnich często, czując się w nich niespełnionymi, nieszczęśliwymi, ale wybierając tę drogę, bo obawia się wyjścia poza nawias pewnego społecznego kanonu. Wiesz, o czym mówię, że za chwilę w pracy mnie będą oceniać, rodzina mnie będzie oceniać, sam się będę z tym źle czuć być może, boję się zaryzykować. Myślę, że poświęcając szczęście swojej drugiej osoby. Nie? Znaczy wchodząc w taki, jak to powiedziałeś, zgniły kompromis. No, mieszkając w Kielcach, chociaż chciałbym być w Koszalinie albo prawda w Bieszczadach. Bieszczadach no. A to Koszalin nie jest w Bieszczadach? No, nieważne. W każdym razie, wiesz co, nie wiem, nie mam pojęcia, jakby, bo ani takich statystyk, wiesz, nie prowadzę pracy naukowej. Nie pytam raczej o twoje obserwacje. Ogromna większość. Znaczy, tutaj trzeba jeszcze pamiętać o jeszcze jednej ogromnej, w tej ogromnej większości, z tej ogromnej większości trzeba odseparować jeszcze jedną grupę, czyli takich osób, które nie wiedzą tego, że żyją życie, którym nie chcą żyć. To jestem świetnym przykładem. Do 38 roku życia, kiedy moja była małżonka postanowiła się ze mną rozwieść, za co jej bardzo dziękuję, bo to była najlepsza decyzja, jaką ktokolwiek kiedykolwiek podjął za mnie. I zresztą, a teraz w ogóle fantastycznie się dogadujemy, jak gdyby po rozwodzie, jak gdyby wychowując wspólnie córkę, dzieląc się odpowiedzialnością, dzieląc się jak gdyby opieką nad dzieckiem. Pomimo różnicy zdań, dogadujemy się naprawdę fantastycznie. Ja do 38 roku życia byłem przekonany, że jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Pracowałem w korporacji, mieszkałem w ogromnym domu na wsi, miałem kurczę trawnik, gdzie musiałem lornetką patrzeć, co się dzieje przy bramie. Faktem musiałem go też kosić, ale to nie dorobiliśmy się jeszcze wtedy traktorka. Ale no ja byłem naprawdę w ogóle zachwycony byłem. Podróżowałem po świecie, byłem w RPA, w Indonezji, tam no, gdzie ja nie byłem. Wtedy, żyłeś w monogamicznym związku. Żyłem w monogamicznym związku i tylko coś nie było tak. Coś totalnie nie było tak. Nie? A jak nie to odczuwałeś? Proszę? Jak to odczuwałeś? W jakim... Piłem, po prostu piłem i generalnie między innymi to był powód rozwodu, ale nie wiedziałem dlaczego, tak? Bo znowu, niby szczęśliwy człowiek, tak? Ale żyłem nie swoje życie. Pracowałem w tej korporacji, mimo że nie chciałem. Odnosiłem sukcesy w tej korporacji, mimo że mi było wszystko jedno. Jak odniosłem sukces, to spoczywałem na laurach i potrafiłem przez miesiąc, powiedzmy, nie wiem, przez 8 godzin na dobę siedzieć przy Onecie i przeglądając te same wiadomości, bo już po prostu miałem powyżej czuba. A jeszcze jako osoba, no nie powiem, dość zdolna, tak? Jakby potrafiłem zrobić coś, co w godzinę, coś, co inni robili w 2 tygodnie, tak? To tam, no powiedzmy, przesadziłem, ale w pół dnia coś, co innym zajmowało 2 tygodnie. Więc no, po prostu nudziłem się jak mops i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Byłem autentycznie szczęśliwy. I nieszczęśliwy jednocześnie. Nie? A co sprawiło, że odkryłeś bardziej prawdę o sobie i swoich prawdziwych potrzebach? Terapia. Generalnie rzecz biorąc, to jest też tak, że jak gdyby oczywiście jak każdy neofita, znaczy no teraz już nie neofita, bo to było parę ładnych lat temu, ale jak każdy neofita, każdemu jak leci, po prostu zaordynowałbym przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu studiów, przynajmniej rok terapii, żeby
uświadomić sobie, że to, co nas otacza i ta papka cała, która generalnie rzecz biorąc wtłaczana nam jest przez wszystkie twory ciała, no to jest bzdura. To jest generalnie rzecz biorąc bzdura, że każdy może decydować za siebie, że nie wszystko od nas zależy, ale generalnie jesteśmy sprawczy, możemy robić to, co chcemy, a jeśli nikomu nie szkodzimy, to nikomu nic do tego. Bylibyśmy moim zdaniem dużo, dużo, dużo zdrowsi, jeżeli rzeczywiście każde z nas w wieku lat 17 przeszłoby no, tak wzrosną zdrowie. Nie uważasz, że wiesz, jakby, wiesz, ja patrzę po swoim życiu, że ja nie wiem, czy ja w wieku 17 lat byłem gotowy na tego typu informacje. Wiesz, jakby ja do tych informacji dochodziłem latami, znaczy do informacji, do gotowości mojego własnego ciała, umysłu, do percepcji, do świadomości, do analizy różnych elementów. Dochodziłem latami. Ja zastanawiam się, czy wiesz, czy 17, czy ja będąc w wieku 17 lat byłbym otwarty i gotowy na to. Myślę, wiesz, ja bardziej do czego zmierzam? Bardziej zmierzam do tego, że absolutnie zgadzam się z tobą, natomiast myślę, że to jest kwestia pewnej higieny, tak? Znaczy z pewnej higieny, nie wiem, powiedzmy dwa razy do roku, spojrzenia głębiej w siebie albo samemu, a jeżeli ktoś to potrafi zrobić, jeżeli ktoś tego nie potrafi zrobić, no to może z pomocą kogoś, jakiegoś wyjazdu, może jakiejś medytacji, może wyjazdu z kumplami, może samodzielnego wyjazdu, ale na pewno zgadzam się z tym, że trzeba głębiej spojrzeć w siebie raz na jakiś czas i zobaczyć, upewnić się, że kurs, w którym jesteśmy, jest właściwy. Jest właściwy, czujemy tak, dokładnie. Czujemy się dobrze. Ja kiedyś czytałem jakiś wywiad, zresztą chyba nawet ty go prowadziłeś, Marcin, z jakimś muzykiem, który powiedział, że no kurczę, no, odnieśliśmy sukces i to jest zajebiste, żeśmy odnieśli sukces, ale niewiarygodnie, nie uwierzycie nigdy, jak zajebistą rzeczą było siedzieć w tym garażu i napierdalać. Mówi, bo liczyło się to, że my po prostu sprawiamy sobie przyjemność na co dzień, a to, że nam się udało na koniec, to jest pierdoła, to jest pochodna tak naprawdę. Pochodna procesu, który był z przyjemnością sam w sobie. Dokładnie tak, który był tym kierunkiem, który oni wiedzieli, że chcą nim podążać, że sprawia im frajdę, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy, no po prostu. Jest tylko jeden kłopot w tym postulacie, który Rafał zgłosił, żeby poznać lepiej siebie i ty też o tym zresztą mówisz, że zresztą o tym Antony de Meo pisał kiedyś w Przebudzeniu, że większość ludzi nie chce się obudzić, większość ludzi boi się zobaczyć, co tak naprawdę ma w sobie, bo teraz zerwanie tej pokrywki z garnka i zobaczenie, co tam tak naprawdę się gotuje, często oznaczać może tak głębokie zmiany w twoim życiu, takie przezwojenie całego systemu, który zbudowałeś lub zbudowałaś, że ludzie często ten garnek, jak tam tylko zajrzą jednym okiem, zamykają w obawie przed konsekwencjami tego. Wolą być chłodno nieszczęśliwi, tak powiedzmy w skali od 0 do 10 na 2 nieszczęśliwi, niż szczęśliwi na 10, bo to rozkręcenie wzmacniacza może rozwalić wszystko. Wiesz, wszystko pytanie, jak często ściągają tę pokrywkę, nie? Bo jeżeli by we wczesnym etapie gotowania ściągnęli tę pokrywkę, to jeszcze wszystko jest tam, jeszcze jesteś w stanie jakby ten smak, aromat, wiesz, to się wszystko układa, nie? Natomiast faktycznie, jeżeli tam już się to pyrtoli, że tak powiem, 10 godzin, no to faktycznie bardzo trudno jest na to wpłynąć, bo tu przywarło, tutaj tak zrobić z tego inną potrawę, więc jakby im wcześniej otworzymy ten garnek i tą pokrywę i spojrzymy, na pewno ten pierwszy raz jest trudniejszy niż drugi, trzeci, piąty, siódmy, nie? No im później, tym trudniej. A ty się nie bałeś takiej zmiany w swoim życiu? Ja nie bardzo miałem wyjścia. Wiesz, po prostu ja doszedłem już do takiego etapu w piciu, jak gdyby w utracie tego, co wszystko, wszystkiego, co miałem. Bo straciłem pracę, straciłem dom, straciłem żonę, kontakt z dzieckiem, musiałem się wyprowadzić do rodziców w pewnym momencie, bo po prostu tak z dnia na dzień praktycznie rzecz biorąc. Więc ja musiałem po prostu zbudować swoje życie totalnie od początku, od zera praktycznie rzecz biorąc. A gdybyś nie pił, gdybyś istniał w tym procesie, który nie był dla ciebie szczęściem przez kolejne lata, to myślisz, że na trzeźwo odważyłbyś się tę pokrywkę zdjąć i powiedzieć, dobra, ziemniaczki wypierdalać. Szczerze mówiąc, jakbym był trzeźwy, znaczy nie, no myślę sobie, że ja wybrałem po prostu poprzez wybór alkoholu, wybrałem najprostszą i jednocześnie najtrudniejszą w konsekwencji, oczywiście najtrudniejszą z dróg, tak? Najprostsza po prostu jak gdyby regulacja emocji, z którymi się nie zgadzałem, których jak gdyby właśnie brakowało mi tego wyjścia w środek, wyjścia w siebie i sprawdzenia jak gdyby, co tam się rzeczywiście gotuje pod tym garnuszku. W związku z powyższym zalewałem go, mówiąc kolokwialnie, wiesz, wodą najzwyczajniej w świecie, czyli wódą, po to między innymi, żeby nie bulgotało za bardzo, nie, najzwyczajniej. Okay. No ale potem się okazało, że tej wody trzeba, kurczę, już tak dużo, tak naprawdę, żeby uspokoić to, co się dzieje w środku, że już nie jestem, ja już nie mogę pić, ale nie mogę przestać pić jednocześnie, tak? No i moja żona generalnie kopnęła mnie w tyłek i bardzo słusznie zrobiła, jakby uważam, że to też dla niej, mam nadzieję, była najlepsza decyzja w życiu. I postawiła mnie do pewnego stopnia przed faktem dokonanym, tak? Jak gdyby albo coś ze sobą zrobię, albo umrę. Najzwyczajniej. Przecież to żółczyk i ten, żółczyk i strachota bardzo fajnie o tym rozmawiają, tak. Na koniec jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem Cię zapytać. Ciebie ale też przy okazji. Nam, nie? No, ale kurwa się pięknie. Nagrało chyba nawet. Jebane. No właśnie. Dobrze. Pięknie poszło.
czy w tej dziedzinie, która stała się jako twoim zawodem, czyli pana od seksu, można tak powiedzieć, jest jeszcze coś... Pan od seksu, przepraszam, to jest wyłączny tytuł Lwa Starowicza. Okej, okay, niech będzie. Czy jest jeszcze coś, co pozostało dla ciebie do odkrycia? Coś, czego jeszcze nie, nomen omen, nie liznąłeś? czy jest jakaś przestrzeń do rozwoju? Czy można powiedzieć, że już jakby osiągnąłeś swoją seksualną nirwanę i dalej już możesz tylko na szczycie góry siedzieć? Sam przywoływałeś Marcina i jego wywiad, mówiąc o tym, o tej podróży pewnie, o tym napierdalaniu w garażu, nie? Teraz pytanie, czy ten kawałek jest nagrany, zrelisowałeś płytę, czy jakkolwiek to się nazywa w świecie muzycznym? Stawiasz na półkę i to już jest done? Ty ciągle eksplorujesz i napierdalasz w tym garażu? W kontekście seksualności słowo napierdalać jak gdyby troszeczkę inaczej brzmi niż w kontekście grania. Nie poprawiam cię, żeby było... Nie, absolutnie nie o to chodzi. Jak gdyby czuję porównanie, sam użyłem tego słowa w kontekście kapeli, natomiast tak, jest. Jak gdyby droga cały czas trwa, jak gdyby cały czas odkrywam swoją seksualność, też pamiętajcie o tym, że seksualność się zmienia. Tak, jest udowodnione, amerykańscy naukowcy udowodnili, że po 50 na przykład paniom zmienia się orientacja i to nie jest kwestia preferencji seksualnej. Panią czy panom? Panią. Potrafi się zmienić orientacja. Innymi słowy, z kobiet, które są typowo heteroseksualne i jest to ich wewnętrzna orientacja, po prostu ta orientacja potrafi się zmienić w biseksualną, w homoseksualną bardzo często i to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że są zawiedzione mężczyznami po 50, generalnie szukają jakiegoś innego wyjścia z sytuacji, żeby spędzić resztę życia w dobrej relacji, tylko po prostu podobno, bo tak czytałem, zmienia się orientacja. Więc seksualność ludzka się zmienia cały czas praktycznie, rzecz biorąc. Tak jak wymieniają się nasze komórki nerwowe i też mówi się, że co 7 lat zmienia się ludzka osobowość, bo właśnie taki jest cykl życia komórek nerwowych. Moja druga cały czas jest otwarta. Gdyby mam lat 45, czuję się doskonale, w świetnym zdrowiu. Mam fajnych znajomych, fenomenalną partnerkę. No to kurczę, czego tutaj jeszcze chcieć? No eksplorować dalej, po prostu patrzeć, co się dzieje, jak to wygląda, tak? W jaki sposób, jak można sobie sprawić więcej przyjemności, jak można się bardziej zbliżyć z partnerką, jak można fajniej się komunikować, co jeszcze można zrobić w kontekście na przykład właśnie też edukacji, bo to też rozwija seksualnie. Zresztą powiem wam jeszcze jedną rzecz. Pornografia. Bo to jest coś, co mnie strasznie denerwuje. Jak ludzie, nawet edukatorzy seksualni bardzo często, odsądzają pornografię od czci i wiary. Mhm. Ja jestem, nie powiem, że wychowany na pornografii, ale generalnie kontakt z pornografią miałem od takiego, od kajtka. Jakoś nigdy nie odczuwałem negatywnego wpływu pornografii na moje życie, czy to, nie wiem, towarzyskie, czy seksualne, jakoś, nie wiem, nigdy nikogo nie zgwałciłem, nigdy nikomu nie zrobiłem niczego wbrew jej woli, ale nauczyła mnie ona mnóstwo fajnych rzeczy. I myślę sobie, i ja co więcej widzę tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 20 lat, jak się zmienia pornografia, jak się zmieniają sceny, jak się zmienia sposób realizacji filmów pornograficznych, jak nagle z tej takiej właśnie, to już rozmawialiśmy poza planem, szajsy wideo niemieckiego, już takiego, powiedział, hardkorowego, tak jak przechodzimy powolutku w wideo, które kiedyś było naprawdę wysokobudżetowymi, realizowanymi na VHS-ach produkcjami, które były, no naprawdę, no, piraci na przykład, tak? Jest film pornograficzny Piraci, gdzie wynajęli, kurde, model, znaczy statek, tak? I na tym statku kręcili film, albo Piękna i Bestia, która jest, kurczę, też lat 90. Mark Dorsel popełni coś strasznego, po prostu musical pornograficzny, gdzie aktorzy porno śpiewają. Śpiewają tak źle, że to jest po prostu aż człowiek nie wie, co zrobić, po prostu, bo jakby chciał sobie zrobić dobrze do tego filmu, to po prostu nie ma siły. Po prostu chyba, że jest bardzo, ale to bardzo zaburzoną osobą, albo ma bardzo specyficzne preferencje. No ale teraz na przykład mamy pornografię, która jakkolwiek ona jest, nazwijmy to sobie być może nadal uprzedmiatawiająca. No uprzedmiatawiająca? Dobrze. Dziękuję. To mamy tą pornografię obwarowaną niesamowitymi warunkami dotyczącymi jakości pracy na planie, tego, w jaki sposób traktowane są aktorki i aktorzy, jak zachowane jest bezpieczeństwo, jak wygląda kwestia testów, jak wygląda kwestia badań, higieny pracy itd., itd. Kolejna rzecz to jest to, że zmieniają się też tak naprawdę sceny. Kiedyś seks analny był czymś wyjątkowym, znaczy wyjątkowym, no może nieczęstym na tej zasadzie. W tej chwili seks analny jest jak gdyby czymś totalnie popularnym. Ja to widzę, czy to w klubie, czy w swoim życiu, czy w życiu moich znajomych, że seks analny nagle przestaje być tabu. Że kiedyś tak naprawdę wytrysk na twarz kobiety był czymś poniżającym, a w tej chwili absolutnie nie jest. Że kiedyś głębokie gardło, tak, czy tak zwany face fucking, to było takie poniżenie kobiety, że się w głowie nie mieści. No ja czytałem po prostu w tym.
w L chyba swojego czasu, z 15 lat temu, informację panowie nie łapcie nas za głowę, tak? Gdzie suma summarum, oczywiście może ja się obracam w specyficznych kręgach i to też trzeba wziąć pod uwagę, ale generalnie rzecz biorąc ten seks nie stanowi już jak gdyby niczego nadzwyczajnego i kobiety bardzo często go po prostu chcą, bo po prostu go lubią najzwyczajniej w świecie. Tak samo jak faceci się z kolei jak gdyby otwierają w drugą stronę, tak? Jak gdyby już przestaje być normą tylko i wyłącznie to, że facet, który chce dostać lanie, idzie do dominy, płaci jej grube, naprawdę bajońskie pieniądze, to nie ma w ogóle porównania. Jak facet chce dostać w bańkę od kobiety, to płaci ze 4-5 razy więcej niż u normalnej seksworkerki, powiedzmy tej takiej standardowej. Ale to już nie jest standard, że facet jak gdyby przychodzi tak i płaci, tylko po prostu przychodzi do swojej partnerki i mówi, słuchaj, a może byśmy spróbowali, tak? Jest inflacja, ma mało portfelu. Nie, właśnie zwiększa się akceptacja. I to też między innymi dzięki pornografii, która też tak naprawdę... Tak dostępności do tego. Dostępności, tak. Internet. I normalizacji tego... Trzeba naplastić po kasę TVHS. Dokładnie. I normalizacji tego, że cokolwiek mamy w głowie, to jeśli nie krzywdzimy nikogo innego, to jest okej. Do mnie do klubu przychodzi regularnie facet, bardzo męski, który lubi sobie chodzić w pończochach i szpilkach. Generalnie seks uprawia ze swoją partnerką, tam z innymi dziewczynami, ale po prostu chodzi w pończochach i szpilkach. I nikogo w klubie to nie dziwi. Znaczy inaczej, może i dziwi tak naprawdę, ale tego nie skomentuje, nie w żaden sposób nie ocenia, w żaden sposób krzywo nie spojrzy. Inny facet, no kurczę, facet po prostu jak szafa. Łatwiej przeskoczyć niż obejść, nie? Z przepiękną dziewczyną i generalnie rzecz biorąc on jest uległy. Uległy jest na zasadzie takiej, że jak gdyby ona uprawia seks z kim sobie życzy, z mężczyznami, z kobietami, a on może się przyglądać. On pilnuje, żeby wszystko było z zachowaniem jak gdyby właśnie higieny, bo ona tam generalnie rzecz biorąc, jak już zaczyna się jak gdyby wchodzić na wyżyny, powiedzmy, to gdzieś tam percepcja jej jak gdyby mocno jest ograniczona, więc on wtedy pilnuje, ale jemu nie wolno. Tak? I on jest partnerami, są fantastycznymi w związku. Jest tak zwanym kukoldem. Rogaczem. Ostatnio z Agatą Młynarską dyskutowaliśmy na ten temat bardzo mocno, bo właśnie research wykazał, że kukolt to jest właśnie ten facet. Nie, ten facet to jest rogacz, on jest byk, ten drugi, ten, który uprawia seks z partnerką rogacza, a partnerka rogacza nazywa się chotka i to jest jakby takie triduum. Natomiast... Wszystkie już poszły? Jezus, wyłączył kolejną kamerę. Działają nam już tylko ta i ta, w związku z tym ty będziesz musiał być... Ale ta się też jeszcze, na czerwono. Ta jeszcze mryga trochę. Mryga? Okay. Więc teraz ty będziesz musiał jakąś puentą zakończyć tą rozmowę, bo ostatnia kamera, która działa, należy do ciebie. Ja powiem, nie, może to wynika z tego, że jestem z mniejszego miasta niż wy, albo jestem przyjeżdżający do stolicy, ale ilość słownictwa nowego, które tutaj poznałem, słuchajcie, znaczy to... Niech ta rozmowa będzie dla wszystkich inspiracją na weekend. To po pierwsze, a po drugie powiem wam tak, no liznęliśmy, nomen omen, jak to ładnie określiłeś, no naprawdę tylko czubka góry lodowej. Czujesz niedosyt? Ja czuję niedosyt. Myślę, że... Jakbyśmy mieli baterię, to byśmy jeszcze pojechali, nie? Ogólnie w życiu jest tak, że jakbyśmy mieli baterię, to jeszcze byśmy pojechali, ale jest taki moment w życiu nie tylko mężczyzny, kiedy bateria mu się kończy i musi zebrać siły do następnego razu. Dziękuję Piotrek, dziękuję Rafał. Dzięki. A teraz wy, kukoldy, sobie to oglądajcie. Rogacze. Rogacze, przepraszam.